Cześć, witajcie, z tej strony SP, witam was w kolejnym odcinku z dynamicznej gry i tak dalej, Margonem. Dzisiaj ze mną jest piękna, złoto, włosa ekipa, czyli alfabetycznie. To nie jestem blondynem. Samki się, wydałeś się. No to jest z nami Dynamis. Elo mordo. Jest ze mną wujek wszystkich wujków, ten, który nieważne ile razy padł, a ważne ile razy powstał, Bartkes. Tak, to by się zgadzało, to jestem ja, witam. A powiedziałem Bartkes. Ale słuchajcie, ale powiem ci, że nieźle zacząłeś, bo ja żeby wczuć się w klimat, żeby się nie stresować, rozmawiam z wami na stojąco, no nie? To jest jeszcze Bartkes, Łowicz. No, siemam. No cześć. I kogoś o kim zapomniałem? Chyba nie. A jeszcze Lancuś. O ty łajzo wredna. No, o ty kurwa łajzo. Ogólnie może być trochę dźwięk inny niż zwykle, ponieważ jestem na Discordzie. I mogą być właśnie jakieś stuki puki, które właśnie możecie słyszeć tutaj w oddali. Ale nie przejmujemy się tym, więc zapytam się chłopaki, jak czujecie się po pierwszym odcinku MargoTube'a, który możecie zobaczyć już 1 kwietnia. Już chcesz to jeszcze bardziej chcesz to jeszcze bardziej zhypować. Dokładnie. Generalnie. To jest, że tak powiem, chwyt marketingowy. I ja bym chociaż zajebić się. Teraz taki elokwentny. Powiedzenia faktu, że pamiętajcie, subskrybujcie kanał MargoTube, że jest tam ponad 1000 subskrypcji, polecam dzieciom. I młodzieży. Ważne, ile razy upadłeś. Ważne, ile razy się podnosisz. On już wypity, nie słuchajcie. On już jest wypity jak nic. Ty się nie chciej, żebym ja się śmiać zaczął. Nie wiem, czy wiecie, ale jeżeli... Znaczy tak, wiadomo, że kończy się zima, no nie? Kończy się zima, wiadomo, że malucha trzeba jakoś rozruszać. Mamy tutaj jednego wariata. Tylko trzeba go rozśmieszyć, wiecie? On dzisiaj się naprawdę dużo śmiał i walczy z tym, żeby się nie śmiać. Ale dzisiaj malucha odpalał. Ja sobie od tego śmiechu zaraz sześciopak wyrobię, więc... więc... Ale to dobrze, to wiesz, śmiech to zdrowie, jak to mówią. No, dokładnie. Zwłaszcza z tym głosem. No, dzisiaj nie ma z nami Łowicza, dzisiaj z nami siostra Łowicza, cześć Aneta. Kamila. Co ty? Kamila, weź daj mi jej Facebooka. Nie. Nie chcesz mieć dobrego tańca w rodzinie? Nie jest jeszcze legalna, nie możesz. A ile ma? To nie jest legalna, ile ma? Normalnie, 12. O nie! Żartowałem! A co wy gadacie? Żartowałem. Tam już dwuliczbówka to można. Ważne. Już odpala. Szybko. Ale pojechał. Ja będę musiał to usłyszeć, bo ja sam nie wiem, jak ja brzmię. O ja. Ale to tak powiem, szybko poszło. Chyba bagażnik masz z przodu? Trochę bęben wyjebało, ale... Ale komu? Ale komu wykazał, mordo? Jaki bęben wyjebało? O nie. O Boże. A tak, żeby się odstresować. Drogi Michale, to co ci się zaprezentujesz widzom na swoim odcinku? Drogi przyjacielu, najdroższy. Ej, zobacz, czy jest królik na Dreamie, może wybijemy. Obecnie jestem na 155, ale pewnie mnie wyrzucą z grupy, więc pewnie go nie ubiję, ale pokażę widzom, jak wygląda. Bo tutaj, no co mogę powiedzieć, jebać niektórych graczy z Ertila. Pozdrawiam ich bardzo serdecznie z tego i tamtego miejsca. Jebać priwy. Dokładnie. Jebać priwy i światy prywatne. Tak więc, o, jest 10. Nie wiem, czy będziemy bić, czy co. Już chyba wszyscy są dodani. Ciebie tam bić będą. No. W komentarzach musicie, wpisujcie miasta w komentarzach, jakby co też. Mówisz, żeby wpisywali miasta w komentarzach? Daty i miasta, bo generalnie kiedyś ma być skonstruowana akcja zabicia top 2 Aberów.
Tak. Bo już tu jeden była. To Dwaberus tutaj cały czas jest i nasłuchuje, co mówisz, drogi Bartłomieju. Ale może my tak, cię bajtujemy. Tak, bo ja nigdy bym za plecami, tak jak dziennych nie robię, tak samo bym za plecami nie mówił takich rzeczy, tak? O, jednak straciłem grupę, oni atakują beze mnie. Dlatego, tak jak wspominałem, no jebać ten świat, no później kurwa są dodani, się dziwią dlaczego. No, tak więc idę sobie na dobry świat, a dokładnie Telavel. Nie wiem za ile jest pirat. Telavel. Czekaj, ja cię tam zaraz dodam. Ta? Dobra. Taki jesteś. Dobra, bo... Nie mam złota i pieniędzy na Polsce, tak też bym, założyłbym pierwszego levelowego woja i bym cię zdedał. Tak, dobra, wszyscy chcą mnie dodać. Jestem w ogóle złym i najgorszym graczem Margonem. No, ogólnie z Ertilem to jest długa historia, ale to myślę, że na jakimś live ją opowiem. Ale ogólnie no nie jest tam teraz ciekawie względem wszystkiego, ponieważ jak pewnie wiecie, eventy zmieniają ludzi i to bardzo. Tam niestety większa część osób to są ludzie, którzy po 14 godzin dziennie napierdalają za herosami, nie wychodząc z domu. Ale mam dobrego hamburgera, ja pierdolę. I się dziwisz, że cię do grupy nie dodają? No nie, bo nie szukam 14 godzin, przecież to jest oczywiste. Przecież przepraszam, że mam własne życie. Gościu, próg wejścia 24 godzin tygodniowo. Ty się śmiesz, tu jest taki kurwa przychlas, nikt ciekawy, nie? On w przeciągu 4 dni grał 44 godziny w Margo. A wiesz co później jest mówione na Namis? Co? Że ja nikogo matki nie wyzywałem, no nie? Ja, ale, no bo nie wyzywam mu jeszcze matki. Jeszcze? Nie no. Ty dobry agent jesteś, no. Nie. Ale wyjebane w to, co się dzieje na Ertilu. Mam tak zajebistego hamburgera, że aż kurwa jest mi żal, że kurwa zaraz go zjem, nie? To może go kurwa nie jedz. Ty. Ty wemuś, kurwa! Gdzie? 109 pal, to jest on? No to pal go na łeb. No to właśnie go on ma żółte papiery, bij go. Ty, tylko gorzej jak się wypierdolę, bo ja błogosławieństwa z żoną nie mam. Ale będzie kurwa Lipton, to już w ogóle się ośmieje. Daj mu do mordy, kurwa, psowi małemu. I się wypnie. Ty głosem! Jezu, no. No, ogólnie łowicz ma... na Margo Tibi wykorzystałem te całe zasoby normalnego gadania. Tak względnie normalnego. Ty, tak. Tylko żeby on mi nie awczył tutaj. Bo będzie nim ciekawie. Teraz mamy chwilę dla reportera. Naszym reporterem jest dzisiaj wujek Skolin. Skolin, 2 minuty dla ciebie. Czekamy. Na co? Także dzisiejszą sprawę dla reportera możemy już zakończyć. Serdecznie pozdrawiam. Będziesz mówił przez 2 minuty. Kiedy dawaj, wysłałeś nie, reportera, kurczę, w teren, no on się pyta, a ja po co ja tu jestem? Teraz Skolin mówi. Skolin, dawaj. No, co tu mogę powiedzieć? Wszystko jest dobrze u mnie. Na Berów się też nie narzekam. Legendy lotają, herosi są bici. Tytan też został właśnie zbity przed momentem. A jaki? Pochwal się. O nie, podaję respy. Jaki to arcymag? Wrzucę to o 15. Nie wiedzą, o której są nagrywane, chyba. Był to arcymag zbity w 6 osób. Dał 3 się martwi, ale... Nie baliście się? Czemu mu się wcinasz w zdanie, ty? Właśnie, Wiśniaku. Koledzy. Proszę. Koledzy. Słuchamy Skolina. Skolin, dawaj. No i co? Robię sobie dziennego questa. Słucham, co tutaj Michał za głupoty w ogóle mówi. Ja? Głupoty? Ja mówię tylko prawdę, szczerą prawdę. Tam na privach nie gram, to się nie wypowiadam. Event wiadomo jak event. Zawsze sytuacja napięta, bo każdy chce mieć jak najwięcej. Dokładnie, pazerni Polacy. Dużo osób przesiaduje przed komputerem, zamiast na przykład jeszcze pójść do szkoły, czy chociażby do pracy. Ale dodatkowo zauważmy, że jest bardzo ładna pogoda i można wyjść razem ze znajomymi, się gdzieś spotkać, pograć w piłkę. No ale jak nie, albo z telefonem w ręku w sumie. No masz rację, nawet nie ma się znajomych to. Albo z telefonem w ręku wyjść na świeże powietrze. Szukać Pokemonów. Obstawić parę mapek herosów. Na społeczeństwie z kumplami. Skolin, to Margonem cię niszczy. Wiecie, i co 10-15 minut sprawdzać. Ty, bo ty tam nie, mówiłeś, że ty chcesz tym górnikiem być, nie? Coś takiego. No. Technik zdany, teraz matury. Czyli po maturkach już będziesz... Czyli teraz, jak to się mówi, miesiąc wolnego i podziemie. No,
Czy miesiąc wolnego, to nie wiem, zależy jak szybko dostanę odpowiedź, gdzie się dostanę i tak dalej. Mm. Więc... Czyli ty jeszcze jakąś jedną szkołę po tym robisz, tak? Po technikum. Proszę, jeszcze raz, możesz powtórzyć? Że po technikum jeszcze jakąś jedną szkołę robisz, tak? Nie wiem, raczej nie pragnę. Powiedziałeś to bardzo, no po prostu optymistycznie, to nie, no nie wiem. Ale do tego, bo na przykład no, z naszych tutaj ekipy to tak, Dynamis pracuje, Lance pracuje, ale czasem też nie, no i Bartkes pracuje. To i Łowicz również pracuje, żeby nie było. Aha, Łowicz też. Jak mi nie tak. Wyślesz tej karty, człowieku. Ogólnie Łowicz ma z nich wszystkich najlepszą pracę, bo... Pa-ra-pa-pa-pa! I love it! To dojebał teraz. Kuchar. Fale złotym łukom. Co kur... Co? Jaki złoty łuko? To Margona już ci na tyle siadł. Powiem ci, że ja jak idę zawsze do McDonalda i chcę świeże frytki, to mówię, że chcę bez soli. Kurwa, najebałbym. Jakbym był poza pracą, naprawdę, zabiłbym. Ja tak robię zawsze, bo mi daje ci stare frytki, łajzy. No, bo wiedzą, że ty przychodzisz. Nie, ja mówię, że chcę bez soli i mi muszą dać nowe. No, inaczej, Jezu. Jeżeli ci powiesz. Ale wiesz, jak odbierasz, to jeszcze poproszę sól osobno. To już oplucie. Są ludzie, którzy tak robią. Wstyd do szczelności. No właśnie nie, bardzo dobrze. Co ty chcesz później z bólem brzucha wyjść z McDonalda? Bo było tyle nie chodzę. Ale ja tak wam powiem, tak osobiście, że... jeśli miałbym wybierać, to frytki osobiście brałbym w KFC. Co? Frytki w KFC to jest największe gówno, ale kubełek mam dobre. Kurczę, sam jesteś taki kubełek. Ja mam tam dobre, takie długie frytki. Jest sól. Nie są takie, jakby normalnie gościu przed chwilą nimi podłogę wycierał. Naprawdę. Ja, frytki duże czy małe? Trochę takich, trochę takich. Serio, są tacy ludzie. No ale... No. To, ty to bierzesz te zawijane i po problemie masz. Nie ma ich aktualnie. No to nieważne. A nie to, a to co jest na... Co jest, jakby to powiedz mogę, ofertę nam. Najbardziej... Jeszcze kurwa czego. Nie najbardziej zdrowe, jak to nazwać słowo? No kurwa sałatka, ale kto idzie na radę kupić sałatkę? Bez sosu. Co jest najlepsze, co byś nam polecił do zjedzenia w Macu? O, Royal. Royal albo coś z kurczakiem. Jeżeli chodzi o fit, to poleciłbym właśnie, tam masz, nie, w McChickenie masz majonez, więc nie. Jeżeli ale nie chodzi o to, co jest zdrowe, tylko o to, że wiecie, no z reguły mówi się, że McDonald's to jest śmieciowe żarcie, no najmniej śmieciowe żarcie stamtąd. To jest z kurczakiem mimo wszystko. Hmm. Właśnie ten McChicken, tylko że on jest biedny. Już wolę się na niej kajzerkę z kurczakiem. Znaczy, z tego więcej. Ja osobiście zawsze jak chodzę do Maca, to biorę na przykład sobie frytki z taką a la tortillą i w tym jest właśnie kurczak z sosem chili, nie? Czyli takiego wrapa tak jakby, to jest co się tak, wrap chyba wrap. Nazywa, nie? Tak. Mac wrap? Nie, to nie jest Mac wrap, znaczy ja mam inne nazwy w Anglii. Mac wrap! Nie, bo kiedyś była taka mini tortilka, ale już jej nie sprzedają. Znaczy ona mini nie jest, no bo ona jest dosyć duża, nie? Ja to bym a to nie, to jest mac wrap, tam masz co, no właśnie ten sos taki pikantny. No to coś majonez, takie. Sałata, rukola, pomidor, kurczak. A ja wam powiem, że jak ja jestem na przykład zmuszony do jedzenia na mieście i na przykład wybieram tego McDonalda, że mam wybierać poza kebabem, czy to wolę iść na kebsa. To ja po prostu biorę sobie zawsze dwa two for you, dwa razy cheeseburger, frytki i kolusia. I to jest po prostu... Jeśli nawet tym najem jest spoko, no ale jak nie, no jeżeli to kebab. Jeżeli chodzi o tu to bym wolał brać chickera. No ale... Fajna stronka. Nie wiem, ja cheeseburgery lubię. Chociaż na ostatniej ofercie, jak były Happy Meal'e, to nie ukrywam, że ze znajomymi wzięliśmy. No to ty chyba byłeś w siódmym niebie, jak był ten pierdolony kupon 4 cheese'y za dychę. To. O Jezu! To. Jezu, jak to było zło. Kasowałem ludzi, 3 razy poproszę, 3 telefony albo nie sprzedam. Jak 3 telefony? Jak masz kurwa na tym, to mogłeś wziąć 3 na jeden kupon? Kupon na apce, kupon się no tak, ale kupon jest ważny 5 minut, no to... Ale ludzie dali się fuja porobić, no i przyjemniej było do roboty. Ej, ale Łowicz, ja ci kiedyś powiem takie coś, jak chodziły do takie kupony, nie, te właśnie telefoniczne, to ktoś zrobił gifa na darmowe frytki.
Ten GIF gdzieś tam ktoś w internecie każdy go pobierał. Kombinowali. Wiesz, że jak był za nową apkę darmowy cheese, czy tam ten jalapeno burger co wszedł, to była cała instrukcja na dwie strony, jak sprawdzić, czy to nie jest jakiś wałek, czy to nie jest GIF przed wejściem do pracy. No i serio. Bo ludzie takie historie i pomysły wymyślają. Ale ja ci powiem, że ja nawet sam jeszcze to było ze znajomym już parę lat temu. Właśnie siedzieliśmy w Macu, po prostu tam chyba w 5 osób i cały czas inna osoba chodziła i takie kółki robiliśmy i w końcu tak koło 20 paru tacek oddaliśmy. Darmowy frytek. Ja pierdolę. Nawpierdalaliśmy się darmowych frytek, za friko, no bo darmowych, hehe. Ale no... Co, smakowało lepiej niż te płatne? No ja, że za darmo, jestem Polakiem, że nie po to mi kurczę cebula z butów wychodzi. Darmowa kawa, temat rzeka. Nie wiem. Na szczęście się już skończyła. Ja jakoś tak nie przepadam za kawą z maka. Kawa i desery z maka to są jedne z najlepszych rzeczy. No, nie wiem. Ja tam na przykład, jeśli wolę kawę, no to albo w Koście, albo w tym. Albo w Starbucks. Tylko, że no niestety u mnie w mieście nie ma Starbucksa, ale Costa jest, więc... No, ja mam Costę, Starbucksa i jeszcze jakieś inne, które nie znam nazwy. No bo ty jesteś z wielkiego miasta. U was nie po to się do Starbucksa rybę dorzuca. Ej, ale to nie jest jakieś super, hiper, wielkie, wyjebane miasto na dobrą sprawę. Tu jest 260 tysięcy mieszkańców. To nie jest jakieś super wyjebane miasto. No dobra, ale porównując... Was zaskoczę, ciekawostka, z tych 260 tysięcy 10% to Polacy. Wow. No, to jest chuj dużo. To jest około 20 tysięcy Polaków. No ale wiesz, no, skoro nie mają nic przeciwko i im się dobrze mieszka. Raczej, no tak jak kiedyś rozmawialiśmy o tym, takich stereotypach. Dokładnie, osób, które żydzieją się na Anglików, którzy na przykład są przyjaźni dla Polaków, zawsze się uśmiechną, mówią, o, nawet jakąś tam historyjkę, nawet jak powiesz, że jesteś z Polski, nie? A są też tacy, którzy uważają, że to się im wszystko kurwa należy i że ty zabierasz jego pieniądze z roboty, do której on by za kurwa chuja nie poszedł. No tak. Tak to niestety jest. No. Ale no, podobna sytuacja jest w sumie z Ukraińcami w Polsce w tym momencie. No tak. No ale, bo taka jest prawda, bo ich biorą do tych dróg na przykład, do roboty dróg. To jest takie... Biorą ich do większego gówna, których mało tak, który Polak się nie chyci, no bo on ci powie, że on nie po to ma kurwa maturę, żeby, albo nie ma tej matury, żeby zapierdalać i drogi budować. Na chwilę, no. Więc no... No, takie jest życie. No. A opowiedz, co tam koło Rybnika słychać? Drogi z Kolinie jeszcze. Ale ty tego męczysz. Jeszcze raz co? Zasypia dał chłopak. Przepraszam. To opowiadaj, co tam u ciebie w mieście słychać. Jakieś eventy są, na przykład, nie wiem, Krawczyk przyjeżdżasz, coś. Nic z tych rzeczy. Dzieje się dużo nieciekawych rzeczy. Na przykład, no, zmarł Hada. Jeszcze do niedawna była ta sytuacja z tą Alicją, o której też było głośno. Jaką Alicją, bo ja nie śledziłem. A Alicja, zapomniałem. Ja myślę, że to nie jest na odcinek, no nie? Ja też nie. No, ale kiedy klaun z Rybnika? Klaun z Rybnika, no. To jest nie, temat rzeka. Kosalina, kurwa. To jest temat rzeka, naprawdę. Ale swoją drogą tak możemy się o tym tak zagaić, czy nawet spoko. Jako taka sytuacja, jakie takie coś. Nie wiem, jakby to nazwać. Takie. Po prostu jakby troszeczkę rozbujali tego YouTube'a, że przestał być monotonny i wreszcie top jeden temat, to nie były kurwa, że ziomek na streamie wpierdolił matce, czy kurwa obsikał brata, tylko coś, że coś się dzieje. No i to nie było naprawdę takie kurwa głupie, no bo jednak oni jeździli, mieli te jakieś tam kurwa zagadki i inne pierdoły, wiesz, trzeba było, no wiesz, myśleć fajno i pokazać, że można też, czy to był fake, czy nie był fake, to nieważne, ale pokazuje to, że można tego YouTube'a wykorzystać w dobrą stronę, a nie, że on idzie już w kierunku patostreamów. Takie jest moje zdanie. Bo patostreamy strasznie zepsuły. Żaden patostreamer nie miał jeszcze takiej oglądalności, jaką miał kurwa Bogdel, Meduza i chyba przede wszystkim Palasite. I przede wszystkim Palasite. Pyknął mu rekord polski bodajże, 108 tysięcy osób go. No. Naprawdę kurwa, no chłopaki pierdolnęli naprawdę wielki sztos w parę dni kurwa, nie?
No i, ale fajnie to wyszło, no, to się spoko oglądało. Czyli ja na początku byłem osobą, którą to kompletnie nie interesowało, ja tak myślałem sobie, to fake jest, takie nie warto. No, jakieś znowu historyjki, żeby coś się działo. Historyjki, ale później zauważyłem, że jak się wkręcili w to i naprawdę fajny sposób to robili. To naprawdę dało się oglądać i było bardzo, bardzo fajne. Więc też props kurwa, dla nich. Potem wiesz, na Instastory, potem kurwa coś dodawali czy coś. No. Ja naprawdę wszystko to śledziłem i to naprawdę była zajebista sprawa, ale ja teraz patrzyłem na ten Instagram Clowna, to on szykuje jakiś nowy projekt. Także naprawdę w tym czekam. Ale on nie przebije na pewno tego. Znaczy tego na pewno nie przebije. Bo to była taka akcja dziwna. Tak, no, znaczy... tak jak Shrek 1 był zajebisty, a już 2 nie był taki fajny. Kurwa, trójka był zajebisty. Co ty gadasz? Tak było. No. Tak było, mordo. Tak było, mordo. Tak było, mordo. Mordo? W ogóle kto tu jeszcze z nami jest? To nie mówi nic, Lance. Lance nic nie mówi. Starałem się powiedzieć ze 3 razy, ale się wpierdalali między zdania, to sobie odpuściłem. No to mów. To 2 minuty dla ciebie. Teraz minuta dla teraz ciebie. Teraz nie mam nic do powiedzenia. Teraz mogę tylko jedynie ci powiedzieć o tyle. To teraz ja. O kurwa, to powiedział. To pogadali. To się powiedział. Ruszył ze startu. I kurczę, rozróżnik maluchu poszedł. O, nie wierzę w to. Co za gość. No XD. No XD. Będę sobie jeszcze na Ertila zobaczyć, co się dzieje. Coś by można było poszukać obłąkane głowce orków. To brzmi realnie. To brzmi sensownie. Dokładnie. A wy opowiedzcie, jakie plany macie na ten tydzień. Jakieś... Zajebiste, mordo. Na przykład, nie wiem. Jezu, jak mi się nie chce iść do tej szkoły. Przeżyć w dżungli warszawskiej. Jak mi się nie chce iść do tej pracy. Ej, na 1,5 miesiąca bez szkoły, teraz taki jeb, czy sprawdziany jeszcze przed Wielkanocą. To powiedz, że masz głos zdarty i nie możesz. Tak. No to... malucha odpalasz i nie przyjechałeś na lekcję, no nie? A jak zadzwoni, żeby sprawdzić, trzeba by na pewno, to się zacznie śmiać. Kuku. O, zacznę. Benzyny dolał chyba. Nie wiem, ja kurwa, chłodnica poszła. O Jezu, nie. To wczorajsze siedzenie na Discordzie też miało wpływ na to, jak ja dzisiaj gadam. No, ale bardzo dobrze się słychać, drogi przyjaciel. No, lepiej niż wczoraj. No, kurwa. O ile utrzymam odpowiedni, o ile odpowiedni ton utrzymam. Tak, wczoraj był głos, jakby kurczę, nie wiem, 3-letnią dziewczynkę włożyć do wywiecznika, no, do malucha. No, coś takiego, no. No, ja wiem. No, nie to co Barthes. Barthes tak się... tak swoim głosem zrobi, tak tą odpowiednią dykcję, to od razu widać, że napręża się, staje na baczność przed tym komputerem. Uwaga, zrobię to. Ja w tym momencie staję na baczność i mogę się wypowiadać naprawdę przez długi czas takim głosem, że nawet Espace by został pedałem, ale jest wszystko okej. Dobra, to brzmi już... ambitnie. Brzmi ambitnie, to już wiem, że na kampo mam z koreczkiem w dupie jechać. Tak, musisz jechać z koreckim w dupie, chociaż ja załatwiam nocleg dla nas, więc... A, no to spoko, to jednak będę chociaż dla ciebie Bartek, otwarty. Powiem ci, Bartek, że przy moim dywanie to ja nie wiem, czy to twój głos ma. Kurde. W moim dywanie to ja nie biorę drugiej kopry do pokoju. Ty będziesz taki latający Aladdin, kurczę, jak się jeszcze upijesz. Na lancu będziemy latać. Latający tu nas, kurwa. Ty jeszcze pod razem kepsa opierdoli. Dalej, dywan gadżeta. Ja to naprawdę się zastanawiam, Artur, dlaczego ty czasami pod koszulek do koszuli zakładałeś? Ty chyba nie musisz, człowieku. Ej, ja na tym live'ie mnie interesowało jedno. Po chuj mu te kurwa dziary są na żebrach, skoro ich w ogóle nie widać? Kurwa nie widać. A mi, tu jest psikus, bo kompletnie tam nadwłosy nie rosną. Bo nadwłosy się wyprowadziły z tamtego miejsca. Co ty masz tam na śmigane? Jak cię wyruchać w dupę tak, żeby ciebie nie bolało?
ty, co to ale za dymkę. Co tu się dzieje? Ci się coraz bardziej ofensywnie stają. Chłopaki dziewuchy, co jest z wami? Chłopaki dziewuchy, na taradę zostawić tutaj 300 łapek? Dziadek Margonem jest z nami dzisiaj. Dziadek Margonem jest z nami do Namis. On jeszcze pamięta, jak Hinker kurczę, w wózku jeździł na wstecznym. No dalej jeździ wózkiem na wstecznym, skurwysy. Tylko, że bez maskarek. No to teraz już mamy pewność, że do tego kampa będziemy rzeczywiście wchodzić, kurczę, przez płot. Mamy pewność, że dwa kąta dostaną perma. Sławuś, no offense. No. Ty, ale nie, dwa konta dostaną perma teraz po tym odcinku. Ja i mojego Zosta? Nie, Space, tfu, Danamis i Lance. Nie no, wiadomo, wszystko oczywiście w żartach. Ja założę się. No, teraz takie, to wszystko oczywiście w żartach. Ja no, mordo żartowałem. A później Danamis zostanie żart. Idzie prank, bro. Danamis zostanie żart tego, dostanie bana i będzie 3 minuty później będzie odcinek. Dlaczego w Germory pracują idioci V4? No dokładnie. Kto kogo jodzie? Albo zrobimy odcinek. Ej, miałem autorefresha, przyznałem się, ale dostałem bana, o co chodzi? Ej, ale panowie, mam do was pytanie. Co to recydywa? Co to recydywa? Co to jest recydywa? Ja! Co to była za o kurde. Ale ja pamiętam, to 1500 osób oglądało wtedy na tym. To stream ze strony głównej? Tak, ale... Ja pamiętam, ale ten ze śmiesznych shotów gościu wchodzi, co jest? O, no wtedy była akcja niezła, akcja błysk. Ty, bo tak, tego obła coś tu nie ma. Obłąkany ma 2 godziny 52. Ma jeszcze 30 minut do zrespienia się. Ty, Krycha i Lance przyjdziecie. Lance, ty masz jakiegoś tak na 106 level, nie? Nie mam. A jaki masz? 8-3-2-4-4 dopiero. O kurwa, to jaki przeskok. Ty to weź tam Hulanowi powiedz, że za te zapy na tego, na privato, żeby ci postać garnął. Ja to w tym roku na kampie chcę to samo odwalić, co kurwa. Żeśmy odwalili. Ej nie, tam... ale teraz będzie więcej, teraz będzie więcej osób nas oglądać. Co chcesz zrobić? No myśmy podeszli wtedy do Hulana, razem z Arturem. Podeszliśmy i zaczęliśmy widzą gadać przy tam 600 iluś osobach. Że piszcie do niego, on ma na profilu maila, piszcie na tego maila, że jesteście od Lance i Space'a, to on was zna na priwa. I on w przeciągu 10 minut miał około ponad 100 wiadomości nowych na poczcie. O ja pierdolę. No, od tamtej pory nie zgodził się na żadną rekrutację. O, mam ale do niego pisali nawet jakoś też niedawno, wiesz? Cały czas się ciągnie w ogóle. No bo to jest na tego, na publicznym, wiesz, archiwum, więc... Więc no nieźle. O, Herokusza poleciała z obła. Miło. A ja właśnie wbiłem poziom. Zobaczymy jeszcze czy... Gratuluję. Ja też. A ja który wbiłeś? 227. O, to fajnie. Pierdol się. Czekaj, wyciągnę na pełne zdanie. Myślę, że powiem... Pierdol się. Kurwa, słyszeliście te kurwa odgłosy rodzącego orka? Ty dzisiaj coś się Space'a cisnął. No ja nie wiem, o co chodzi. No coś nowego, kurwa? Ja nie wiem, o co... Aha, dobra, spoko. Dzięki. Przyjaciele. Jeszcze Skolnik zaraz powie, jebać. Nie. O, jedyny kurcze. A żeby cię ktoś wyhendożył. A co powiesz Skolnik na niego? Co na Space'a powiesz? No powiedz, co mi sądzisz. Co? To wynika tematu. Powiedz, co sądzisz o Space'ie? Co sądzę? Ta cisza, mówi wszystko. No, już powiedziałem, co sądzę. A czyli nie powiedziałeś, nie powiedziałeś. Nie no, Michał, lubię Michała przecież. O. Jasne, a po kurwa, wiemy, że go jebiesz. A później będzie po odcinku, kurwa Michał, spierdalaj. Co? Chce mi się wprawdzie na Margo Campie wywójczyć na telefonie, ale... Wywójczyć? Ale go lubię. Wywój, co tu się odwójcza? Co tu się odwójcza, a wujek sam nie wie. Co tu się odskolina? Odskolinowuje. Odskolinia, no. Space, kiedy GTA? Kurwa, kiedy zasponsorujesz mi komputer nowy.
Nowy, nowy streama, nowej, kiedy gramy. Pamiętasz z Danami, co on mówił ostatnio na TES-ie? Kto? Espace. A co mówił? No pamiętasz, że on teraz powiedział, żeby Łowicz mu zasponsorował komputer. No, bo ja nie na to pieniędzy wydawał. A, no tak, no przecież on woli wydać na kepsa niż na komp. No tak, tak. No tak, kepsik, kolusia, piwerko, dziękuję. Tak, a prędzej czy później tak się stanie, kurwa, że kupisz lepszego komp. Kiedyś na pewno się stanie, jak ten umrze już śmiercią naturalną. Albo go, nie wiem, albo zacznie szczekać znowu. Stanie ta, tak streamą Space'a z Dictum tak na 3-4 miesiące, to znaczy, że bym się zjebał do końca, a cały hajs z donate'ów przejebał. Nieprawda. Ja nie dokładnie. Ja nie przejebuję hajsów z donate'ów. Tego pożytkujesz na inne cele niż ja właściwie. Ja go inwestuję w siebie. Ostatnio kupiłem inwestycje sobie... Inwestycje się zwraca, rośniesz, urósł zmalał. Zmalał, urósł? O. Nie wiem, bo tej atalki tak szukam, a to coś tak chyba i nie ma. Pół godziny. A ile jest w ogóle już tego odcinka? Obecnie? 30 minut. Kurde, dobranoc. No to tego, dzięki za mnie. Oczywiście trzeba będzie kończyć, jeszcze tylko wyjdę na sabato do góry i tyle. O Jezusie. Stanę sobie, tu na górze. Zgadnij co. Jajco. Lutnęły ci łapy z pirata. Ale świnia. Zobacz, magiczne. Nie. A. Zobaczył pewnie tą jakąś babkę z cyckami w kształcie trapezu. Znając nie, jego. Jakąś sukę fajną zobaczył. No. Dobrze, to my się z wami żegnamy. Dziękujemy za odcinek. Pamiętajcie, zostawili łapek. Dużo łapek w górę. To jeszcze się częściej takie tutaj razem z kumplami pojawią. Każdego link w opisie znajdziecie. Do każdego z kanałów. Jezu, mi się już zdania dzisiaj nie łączą. Przepraszam. Więc był ze mną. Myślisz o sweterze, dlatego. Tak, jest. Był ze mną Danamis. No był ze mną Danamis! No. Był Barthes. No naraz, szufla, mordy. Lans. My, pierwsza brygada. Skolin. No dziękuję. No dzięki. I był ze mną. Łow. Nie, maszyna się odpaliła, kurwa. Maszyna losująca, zwalniam. Wszystkim powiedział, ile też i był ze mną. Nie. Siemaneczko. Siemaneczko. Siemaneczko, no, z tej strony Łowicz. Dobra. Mogę na sam koniec. Dobra, miło było. Co chcesz na sam koniec? Nieważne, ile razy upadły. Ale ważne, ile razy się... Nie cierpię was. Kurwa, Barkę zbili coś do skurwysynia. Nie cierpię was. Nieważne. No już, wspaniałość, cicho. No, tak więc zostawcie łapki w górę. Nieważne, ile razy upadłem. Subskrybujcie chłopaków. Na kampie, nieważne ile razy upadłeś na kampie po alkoholu, nie podniesiesz się. Trzymajcie się. Kurwa, co to wiewiórko zażynana jakaś jest? Jak ten odcinek skończyć? Ale kurwa. Już? Dobra, koniec, koniec. Już, na pewno? Cześć. No, trzymaj się, cześć, cześć, cześć. No, tak więc... Ty, Barta, łapy spadły. Ty, dobra! Chyba zajebie cię, jak spadły, człowieku. Pamiętajcie, łapce w górę i subie, cześć! No, co ty, kurwa, straszysz, chuju.